Ho, ho, ho! Siemandero, moi drodzy. Przesyłeczka do rozpakowania. Trochę ostatnio dużo unboxingów, ale ja wiem, że to lubicie. Słuchajcie, zamówiłem sobie kask. Nowy kask. Nowy kład na ten sezon. To teraz przyszedł czas na nowy kask. Zaraz pokażę wam, jaki to jest model. Paczka porządnie zapakowana, ale ja muszę ją brzydko rozwalić. Zakup ogarnąłem sobie w atvexpert.com.pl. Tutaj macie stronę za jakąś tam fajną kaskę. Generalnie ten kask kosztuje około 600 zł. O, zapaszki. Panowie, zapaszki nakłada idealne. Dzięki. Nie no, żartuję oczywiście, ale fajnie. Jakieś tam gratisy do Fordzika sobie pójdą. Nie będzie mi śmierdziało w Fordzie. Paczuszka ogarnięta, atvexpert.pl, naklejeczki. A jako ciekawostkę powiem wam, że ja kiedyś robiłem naklejki, bo pracowałem w takiej firmie, która robi naklejki. Także ja się znam na tym temacie. Słuchajcie, atvexpert.pl, oni głównie zajmują się sprzedażą części do okładów japońskich, do Kanamów i do Polarisów. Takich części, czyli części silnikowe, części zawieszenia i wszystko inne. Także jeśli posiadacie tego typu sprzęty, to wbijajcie na ich stronę i na pewno chłopaki wam coś tam doradzą. Nawet jeśli czegoś nie ma na ich stronie, możecie spokojnie pisać zapytania atvexpert.pl. I moi drodzy, niespodzianka, ogarnąłem wam rabat w tym sklepie od 5 do 10%. Haha, Metro Evo LS 2. Dziękuję. Rabacik od 5 do 10%. Z tym, że jeśli będziecie chcieli coś po prostu tam zamówić do swoich kładów, a naprawdę polecam, bo rabat 5 do 10% to jest dość spory rabat. Natomiast jeśli będziecie chcieli skorzystać z tego rabatu, to tak, musicie najpierw tam zadzwonić lub napisać maila i po prostu zapytać o cenę danej części. I wtedy chłopaki wam powiedzą, jaki wam mogą dać rabat. Bo nie na wszystko można dawać takie duże rabaty. Też trzeba dać chłopakom zarobić, ale od 5 do 10% atvexpert.pl części dokładów. Mają też akcesoria, ale nie specjalizują się tak w akcesoriach stricte, co w częściach właśnie dokładów. I mam kask. Dobra, nieważne. Kurde, panie. Kask, który kosztuje około 600 zł. Który jest idealnie jakby zrobiony pode mnie, dlatego że jest modułowy. Oh yeah! I wybrałem sobie mega kolor. Mam nadzieję, że przyszedł taki, jaki zamówiłem. Jest! Dokładnie tak. Biało-czarny. Czarno-biały, jak kto woli. No i to jest sztos. Nowy kask. Nowe życie. Wloty powietrza, właśnie, to jest piękne. On tu ma sporo wlotów. No i rzecz, która najbardziej mnie interesuje, czyli otwierana szczęka, która mega jest mi potrzebna w terenie. Po prostu, nawet jak się zatrzymujemy gdzieś tam w terenie z chłopakami, często jest tak, że musimy ściągać ten kask. Nie można się nawet napić wody, ani nic. Blenda. W zestawie powinien być jeszcze oryginalny pinlock. Pinlock, czyli to, co jest mega ważne w kasku. Bo wtedy w ogóle nie paruje. A to co to jest? Co to jest tutaj? Co to jest? A, to jest chyba tutaj. A, poduszeczka LS2. Dobra, do samolotu, tak? Dobrze, ja to kumam. Kupiłem sobie ten kask, tak jak wspominałem, w atvexpert.pl. Także jeśli potrzebujecie części do swoich kładziochów, które katujecie w terenie, głównie marki japońskie, ale i do Kimco znajdziecie jakieś tam podstawowe części, czyli oleje, filtry, klocki hamulcowe i tak dalej. A ja się jaram kaskiem. Boże, jak ja się jaram kaskiem. Patrzyłem na ten kask już dość długi czas. Znaczy patrzyłem, przymierzałem się do zakupu tego kasku. Chłopaki z ATV Expert zaoferowali mi bardzo, bardzo fajne warunki zakupu.
Także się zdecydowałem. No i rabacik wam ogarnąłem, tak jak już wspominałem. Także piszcie do chłopaków maile. Nawet jak nie ma tych części, które potrzebujecie na stronie, a macie, nie wiem, Yamaszki, Kanamy, Kawasaki, Suzuki i tego typu kłady, to już naprawdę śmiało możecie pisać maile. Jezus Maria, leci wszystko. Śmiało możecie pisać maile z zapytaniem. Jeśli chłopaki będą mogli, to na pewno ogarną wam części do waszych kładziochów. Nie wiem, co to jest. Szczerze nie wiem, ale kask wygląda przekozacko. Biało-czerwony, znaczy biały. On nie jest do końca biały, on jest taki kremowy. Powiem wam, że kask ma sporo tych wlotów wentylacyjnych. Także mega fajnie w teren. Ja sobie teraz muszę wziąć ten kask do Rzeszowa i na spokojnie zamontować te wszystkie moje systemy, czyli mikrofony, dwa mikrofony, dodatkowo jeszcze oprócz mikrofonów muszę zamontować interkom, żeby można było śmieszkować na interkomach. A dobra, to jest tutaj podbródek. Dobra, ogarnąłem chyba, co to jest, przecież to jest podbródek. To samo mam w moim starym kasku, tylko nigdy tego nie używałem. Taki podbródeczek, który sobie możemy założyć, aha, i który nam nie wieje. Na przykład na zimę, czy jakieś chłodniejsze dni. Nie urwałem. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał, to jest tylko unboxing kasku. Muszę sobie wszystko na nim pomontować. Ale jest sztosem, dlatego że najpiękniejszą rzeczą jest podnoszona szczena. I to jest cudowna rzecz. Wlotów powietrza jak mrówków. Daszek jest oczywiście odkręcany, także możemy sobie daszek odkręcić i jeździć na 125 na motocyklu, tak jak ja to właśnie robię. Muszę sobie jeszcze zamontować pinlocka od środka i będzie wszystko git. Dobra, moi drodzy, faktycznie nie przedłużam wam. Wbijajcie na atvexpert.pl. Kupujcie części dokładów. Pamiętajcie, od 5 do 10% rabatu. Tylko zadzwońcie, napiszcie wcześniej i na hasło kładowy vlog właśnie będzie przyznawany jakiś tam rabat. Na pewno się dogadacie z chłopakami, bo są bardzo, bardzo chętni do współpracy. Dobra, moi drodzy, unboxing kasku nowego na ten sezon. Znaczy w sumie już na połowę sezonu. Także siemandero!